Cześć, jestem Piotrek Maślanka. Fotografuję już ponad 10 lat. Na co dzień zajmuję się produkcją filmów, reklam i programów telewizyjnych. Pracowałem bardzo długo w telewizji. Obecnie prowadzę własną firmę i fotografia zawsze była moim dodatkowym zajęciem. Studiowałem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i jakoś tak z tych wszystkich dziedzin naturalnie wyszło, że ta strona wizualna jest mi najbliższa. Dlatego poszedłem na Akademię Fotografii, gdzie studiowałem na studium fotografii i było to od samego początku, traktowałem to jako taką swoją pasję dodatkową. W międzyczasie zacząłem wtedy już pracę w telewizji, zajmowałem się trochę czymś innym, trochę pisałem, trochę redagowałem teksty. No i tak mniej więcej poczułem, że jednak ta właśnie strona wizualna, że jednak obraz jest mi dużo bardziej bliższy i tak mniej więcej w tę stronę się zwróciłem. I od samego początku to, co mnie najbardziej jakoś interesowało w fotografii, no to był zdecydowanie portret, bo też tak zacząłem, że robiłem zdjęcia po prostu swojej rodzinie, znajomym. Zresztą tak jest do dzisiaj, że jak mam na przykład do wyboru, że mogę pracować z kimś, wybrać sobie jakieś modeli, modelki, to często pracuję właśnie ze swoimi znajomymi. No i właśnie taka druga strona to była taka fotografia podróżnicza, poznawanie nowych miejsc i jakby zmiana krajobrazu. Zawsze po prostu na mnie tak jakoś działała, że jak już na przykład totalnie mi się nie chciało robić zdjęć na miejscu u siebie, to i mówiłem sobie, że nie, w sumie bez sensu biorę aparat, bo chcę też odpocząć od tego, no to jak już gdzieś wyjeżdżałem, widziałem właśnie nowy krajobraz, nowe miejsca, nowych ludzi, no to jakoś tak zawsze na mnie to działało, że ta chęć po prostu do robienia zdjęć wracała. Moje komercyjne projekty zaczęły się mniej więcej w momencie, jak na moim Instagramie właśnie zaczęło przybywać obserwujących i bardzo często nawet znajomi, którzy prowadzili jakieś biznesy, czy to kawiarnie, czy na przykład wprowadzali jakąś biżuterię albo ciuchy, prosili mnie po prostu o to, żebym przygotował dla nich zdjęcia, których przeznaczeniem były social media. Tak mniej więcej od tego się zaczęło, tych projektów zaczęło przybywać i też zdałem sobie sprawę też z tego, co mi przynoszą też te wszystkie projekty i co mi przynosi ta praca, bo rzeczywiście miałem wiele okazji, żeby się czegoś nauczyć, ale też jakby zauważyłem bardzo często, że niektóre rzeczy mi nie leżą, to przez to, że też pracuję na innych polach i zajmuję się też innymi rzeczami, no to wiem, że po prostu z takiej rzeczy muszę zrezygnować i jakby takie doświadczenie już mam, że wiem, jakie są moje mocne strony, wiem, jakie są słabsze i staram się po prostu korzystać z tego. No i tak mniej więcej od dłuższego czasu fotografuję starsze osoby na ulicach i Warszawy i też miast, które odwiedzam. Z tego mi się zebrał taki projekt, który teraz ubrałem w profil na Instagramie. Nazywa się Warszawski Senior i jest poświęcony właśnie seniorom i starszym osobom w Warszawie. Już od dłuższego czasu zbieram też materiał na taki swój własny projekt, który no już myślę, że trwa 2-3 lata spokojnie i właśnie jest trochę związany z podróżami. W tej chwili myślę, że w tym projekcie mam już ponad 100 zdjęć. Czeka mnie jeszcze bardzo duży czas selekcji. Głównym tematem jest podróż i zwłaszcza ten moment powrotu do domu i taka melancholia z tym związana. Kilka lat temu też projektem, który bardzo dobrze wspominam i myślę, że też dużo się nauczyłem, było takie zaproszenie trochę do zrobienia zdjęć w ramach Święta Ulicy Narbutta. Mieszkałem wtedy na Mokotowie i jakby to była dosłownie jedna z kamienic obok mnie.
i razem z moją koleżanką, która również zajmuje się filmami dokumentalnymi, mieliśmy taki pomysł, że będziemy chodzić od drzwi do drzwi, aż znajdziemy no, po prostu ciekawe historie, które potem spróbujemy opowiedzieć właśnie fotograficznie. Jedno z takich miejsc znaleźliśmy przy kinie Illusion. Była to stara przedwojenna kamienica, która przetrwała też bombardowania. I jak zaczęliśmy chodzić od drzwi do drzwi, no to rzeczywiście te historie czasami były porażające, bo zazwyczaj właśnie w takich miejscach, w kamienicach mieszkały starsze osoby. Ideą tego projektu też było włączenie w ogóle tej lokalnej społeczności do realizacji tych zdjęć, więc bardzo często te zdjęcia były jakoś tam konsultowane, czy w ogóle robione z udziałem wszystkich bohaterów, którzy opowiadali też trochę historię tych zdjęć. Skończyło się to wszystko dużym wernisażem, z grillem, gdzie wszyscy opowiadali historię tych zdjęć, historię właśnie tych naszych bohaterów. Było bardzo dużo osób, które przychodziły z ulicy i naprawdę widziałem, że szczerze się tym interesują. I rzeczywiście dało to też takie poczucie artystycznego spełnienia, ale też takie poczucie, że jakby jest to dla kogoś, dla jakiejś społeczności, ona też z tego czerpie jakieś korzyści i coś z tego ma i uczestniczy w tym. I myślę, że to było najfajniejsze właśnie, że robiliśmy to wszyscy razem.